Jesteśmy w Ogrodzie Uprawy Przypraw na Sri Lance koło Matale. Ogrody zwane są też ogrodami ajurwedyjskimi, ponieważ znakomita większość z rosnących tam przypraw, oprócz znanych nam walorów smakowych, posiada właściwości lecznicze wykorzystywane przez medycynę ajurwedyjską, bardzo popularną w Indiach, na Sri Lance i w wielu krajach Dalekiego Wschodu, u nas prawie nieznaną. Można tu zobaczyć, jak są uprawiane i jak wyglądają przyprawy, które na ogół znamy jedynie z torebek, w których są u nas sprzedawane w sklepach. Po ogrodzie oprowadza nas, demonstrując jednocześnie lecznicze preparaty otrzymywane z przypraw, miejscowy przewodnik, nazywany tu profesorem. Substancje znajdujące się w liściach aloesu leczą trądzik i mają korzystny wpływ na wygląd skóry. To naturalny filtr słoneczny, łagodzący stany poparzeń, nie tylko słonecznych. Dostarczają wielu witamin, mikro i makroelementów, przyspieszają gojenie ran, leczą choroby dziąseł i jamy ustnej. Przyjmowanie aloesu doustnie ma działanie przeczyszczające i obniża stężenie cukru we krwi. Dostarcza też witamin A, C, E i witamin z grupy B, kwasów tłuszczowych oraz wapnia, cynku, potasu, selenu, magnezu i chromu. Oczyszcza też organizm, poprawia przemianę materii i perystaltykę jelit oraz wzmacnia odporność. Nie mogą go jednak przyjmować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Esencja otrzymywana z wanilii wykorzystywana jest do ciast, lodów, kawy, słodyczy itp. Laski wanilii są również surowcem do produkcji leków pomagających przy wyczerpaniu organizmu i leczeniu depresji. Przy pomocy wanilii można również obniżyć gorączkę, poprawić pracę serca, wzmacniając mięsień sercowy. Jednakże najczęściej wanilia jest stosowana jako składnik leków przeciwreumatycznych. Możemy także sami sporządzić nalewkę do nacierania bolących mięśni czy stawów. Wystarczy tylko pokroić laskę wanilii i zalać ją szklanką spirytusu. Taką mieszankę odstawiamy na tydzień w chłodne i ciemne miejsce i nie wypijamy jej. Po tym czasie nalewka jest gotowa do użycia. Pieprz jest pnączem używającym drzew i krzewów do wspinania się po nich. Jego owoce są tu widoczne w różnym stadium rozwoju. Uzyskiwanie jednego z czterech kolorów pieprzu, białego, czarnego, zielonego albo czerwonego, to wybranie właściwego momentu zerwania go z pnącza. Pieprz jako medykament w medycynie ajurwedyjskiej wpływa kojąco na stany zapalne i nieżyt gardła, przynosząc szybko poprawę. U nas jego właściwości w tej dziedzinie są zupełnie nieznane i niewykorzystywane. Gałka muszkatułowa ma łupinę jak włoski orzech. Część, którą się ściera i wykorzystuje, to jajowata, czerwono-czarna kulka. W medycynie ajurwedyjskiej wykorzystywana jest do produkcji olejków eterycznych stosowanych w leczeniu nerwic, bezsenności, nadpobudliwości umysłowej i ruchowej. W smaku jest gorzka, ale doskonale komponuje się z mlekiem. W kuchni używa się jej do przyprawiania rosołu i dań mięsnych, szpinaku, jarmużu i innych ciemnozielonych warzyw, poprawiając absorpcję witamin i minerałów, szczególnie jeśli dołączy się do niej imbir lub kardamon. Kurkuma jest kłączem lub podziemną łodygą rośliny podobnej do imbiru. Zazwyczaj dostępna jest mielona w postaci jasno-żółtego proszku i jest naturalnym barwnikiem. Jako przyprawa dodawana jest do ryb, mięs, ma łagodny smak. To najtańsza przyprawa Dalekiego Wschodu. Jako lek jest bazą dla maści antyseptycznej, dobrze działa na zakażenia generujące ropę. Wspomaga gojenie się ran. Redukuje cholesterol. Według najnowszych badań kurkuma jest jedną z najlepszych substancji przeciwrakowych. Wyszukuje komórki rakowe, modyfikując ich DNA, przez co doprowadza do ich zwalczenia. Ludzie, którzy jedzą duże ilości tej przyprawy, rzadziej chorują na raka. To drzewo to czapetka pachnąca, osiągające wysokość do 30 metrów. Olejek goździkowy otrzymywany z jego kwitnących kwiatowych pączków jest jednym z najważniejszych olejków eterycznych stosowanych do aromatyzowania artykułów spożywczych oraz do wyrobu perfum i kosmetyków. Tanie gatunki oleju goździkowego wykorzystywane do produkcji eugenolu są otrzymywane z szypułek i z liści. Kwitnie różowo-żółto, tworząc potrójne baldachokształtne kwiatostany. Owocami są eliptyczne jagody na szypułkach. Pączki kwiatowe do produkcji najlepszych olejków eterycznych są zrywane, gdy przybierają różowe zabarwienie. Zerwane za wcześnie zawierają zbyt małą ilość olejku, a niezerwane w porę szybko rozwijają się w białe kwiaty. Ich płatki opadają, pozostałe bezużytecznie dla ludzi oliwkowo-zielone owoce spożywane są przez małpy. Goździki są często używane w celu wzmocnienia smaku dziczyzny, zwłaszcza dzika i zająca. Potrafią łatwo nadać wyraźnie wiodący smak różnym daniom. W medycynie ajurwedyjskiej goździki mają leczniczy wpływ na wrzody żołądka, wymioty, wzdęcia, a także stymulowanie układu trawiennego. Mają właściwości antyseptyczne i łagodnie działają znieczulająco. Między innymi usuwają ból zęba po rozgryzieniu. W medycynie Ajurwedy roślina świątynna zajmuje bardzo ważne miejsce, ponieważ z niej wytwarza się krem, dzięki któremu możliwe jest szybkie i bezbolesne usunięcie zarostu z niepożądanych miejsc. W Sri Lance, kraju buddyjskim, jeden z kanonów mnichów nakazuje im usuwanie owłosienia ze swego ciała. Po wielokrotnym usunięciu owłosienia przy pomocy kremu z rośliny świątynnej giną cebulki włosowe i znika konieczność dalszej dbałości o usuwanie owłosienia. Kakao jest bardzo bogatym źródłem magnezu, chromu, żelaza, manganu oraz cynku. Wspomaga koncentrację, redukuje stres i korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Przeciwutleniacze zawarte w kakao posiadają właściwości antyrakowe, chronią nas przed wirusami oraz chorobami skóry. Pomaga osobom z zaburzeniami trawienia i wydalania, bo pobudza pracę żołądka i jelit. Olej z kory kakaowca, czyli masło kakaowe, pomaga na spękane usta. Natomiast liście i kwiaty stosowane są do leczenia oparzeń, skaleczeń i innych podrażnień skóry. Ziarna kakaowca mają 2 razy więcej przeciwutleniaczy niż czerwone wino i aż 3 razy więcej niż zielona herbata. Liście kary zachowują swój aromat, kiedy są świeże. Kiedy wyschną, są bezużyteczne jako przyprawa. W kuchni używa się ich do przyprawy, sosów, zup, napoi itp. A w ajurwedzie liście kary są używane przy problemach z krążeniem krwi oraz menstruacją. Świeże liście stosuje się do leczenia biegunki, a napar z prażonych liści zatrzymuje wymioty. Są one także zalecane dla łagodzenia bólu nerek i przy leczeniu cukrzycy, co potwierdzają najnowsze badania naukowców. Kardamon malabarski jest najdroższą i najstarszą przyprawą świata. Ma miły aromat i komponuje się z kawą i deserami. Jest uniwersalnym antidotum na niemal wszystkie schorzenia. Walkę z nadwagą, zwalczanie nudności, nadkwasoty, utratę apetytu, zaparć. Odświeża oddech, usuwa toksyny z dróg moczowych, obniża ciśnienie krwi i chroni przed zawałem. Chroni przed nowotworami, leczy grypę i przeziębienia. Jest świetnym afrodyzjakiem i pomaga w zaburzeniach erekcji i impotencji, co było wykorzystywane przez Arabów już w starożytności. Imbir to bylina uprawiana w krajach o ciepłym klimacie. Kłącza imbiru działają jak aspiryna, lecząc układ oddechowy, pomagając w odkrztuszaniu. Imbir ma działanie odkażające i odświeżające, a po użyciu pozostawia miły zapach w ustach. Leczy grypę i wszelkie infekcje. Pobudza wydzielanie śluzu. Warto płukać nim bolące gardło, a oto przepis. Do szklanki bardzo ciepłej wody wsypać 2 łyżeczki sproszkowanego imbiru. Imbir jest skuteczny pod każdą postacią: świeżą, marynowaną, suszoną oraz sproszkowaną. Imbirowe herbatki łagodzą u pań bóle menstruacyjne, a panom przywracają witalne siły. Imbir skutecznie pomaga w leczeniu choroby lokomocyjnej, artretyzmu, porannych mdłości kobiet w ciąży, nowotworu jajników i okrężnicy. Na Sri Lance imbir nazywany jest królem przypraw. Ananas czerwony jest owocem leczniczym zawierającym bromelainę, ułatwiającą odchudzanie. Bromelaina poprzez rozkładanie białek do polipeptydów i szybkie ich trawienie usprawnia i przyspiesza proces chudnięcia. Bromelaina wspomaga gojenie ran, łagodzi również skutki ukąszeń przez owady, jest skutecznym lekiem na astmę, obniża ciśnienie krwi, wspomaga układ odpornościowy organizmu i zwiększa przyswajalność białek. U nas ananas czerwony jest niestety zupełnie nieznany. Jackfruit, owoc drzewa bochankowego, dorasta do 30 kg, jest największym na świecie owocem jadalnym. Niedojrzały, mający jeszcze białe wnętrze, używany jest w kuchni jako warzywo. Kiedy dojrzeje, duża ilość błonnika pomaga zabezpieczyć wewnętrzną powłokę jelit i zapobiega procesom prowadzącym do powstawania nowotworu. Zawiera witaminę C, ważną dla odporności organizmów oraz zwalczania wolnych rodników. Jako jeden z nielicznych owoców jackfruit zawiera dużo witamin z grupy B, B6, niacynę, riboflawinę oraz kwas foliowy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Dzięki minerałom takim jak magnez, mangan, żelazo, potas korzystnie wpływa na pracę serca oraz prawidłowy poziom ciśnienia krwi. Z drzewa sandałowca otrzymuje się pięknie pachnący olejek sandałowy. To jeden z najbardziej pożądanych zapachów w przemyśle perfumeryjnym. Ponadto charakteryzuje się działaniem antyseptycznym i uspokajającym. Stosowany w aromaterapii łagodzi depresję, bezsenność i napięcie nerwowe. Leczy również katar, kaszel, podrażnienia gardła i zapalenia skóry. Olejek sandałowy wytwarza się w procesie destylacji parą wodną kawałków drewna drzewa sandałowego mającego minimum 40 lat. Im starsze drzewa, tym więcej zawierają olejku, a jego aromat jest intensywniejszy. Drzewa cynamonowe. Cynamonowce, z których pozyskuje się cynamon, należą do roślin leczniczych. Cynamon pozyskiwany jest z kory drzew. Tak zwana kora zewnętrzna służy do wytwarzania olejku cynamonowego, a wewnętrzna jest rolowana, suszona i potem użytkowana jako przyprawa. Cynamon cejloński zwija się po obu stronach kory, tworząc dwururkę w przekroju przypominającą cygaro. Cynamon cejloński ma delikatny, słodkawo-korzenny smak, lekko piekący, z możliwo lekko cytrusową nutą. Miele się go szybko i łatwo i uważany jest za najlepszy cynamon na świecie. W lecznictwie ajurwedyjskim stosowana jest kora cynamonowa oraz olejek cynamonowy. Kora zawiera do 4% olejku, garbniki, cukry i związki śluzowe. Wyciągi z kory są stosowane w dolegliwościach trawiennych przy braku łaknienia, uczuciu pełności, wzdęciach, stanach skurczowych żołądka. Spożywanie cynamonu redukuje poziom glukozy we krwi, poziom trójglicerydów, LDL cholesterolu i cholesterolu całkowitego u chorych z cukrzycą typu 2. Widzieliście, ogromny jackfruit składa się tak naprawdę z kilkudziesięciu różnych mniejszych owoców. W środku każdego znajduje się pestka. Można albo to obrać tak jak pan robi, albo po prostu zjeść normalnie dookoła tej pestki. Tutaj pan chce nas nauczyć, jak się powinno jeść owoce. This is a well ripe one here. Before ripe white color and used for the curries, I mean for vegetable. To jest już, proszę państwa, owoc dojrzały. Jeżeli byłby w kolorze białym, wówczas byłby użyty jako warzywo. You can clearly see this part. This is not eaten. And this seed also directly not eaten. This is eat after roasted. After roasted you can eat. Now you can eat only this. To jest część, która wykorzystywana jest tylko po wysuszeniu, po upieczeniu. I właśnie, jakie właściwości miał ten krem, który został nałożony tutaj na nogę pana Piotra? Wystarczy przytrzymać kilkanaście minut, włosy zostają usunięte, żeby one już więcej nie odrastały. Trzeba oczywiście ten, proszę Państwa, zabieg powtarzać kilkanaście razy. Bolało Pani Piotrze? Ależ sko. No i tak, polski testosteron przegrał z srilankańskim kremem. Niestety. No, ale tylko na kilka dni. Jak pan to mówi? Będziemy zmierzać. Ciężko będzie, bo to one potrzebują ponad tygodnia chyba, żeby...